Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie. Naszkowany to był statek, bo myślałam, że przed wyjściem rano do pracy zdążę coś nagrać, ale nie udało się, bo już mam znowu trochę później. Ale dzień dobry po jakiejś, nie wiem, dwutygodniowej przerwie. Tak właśnie sprawdzałam dzisiaj, kiedy ostatni raz coś rzucałam na YouTube'a i było to chyba 11 dni temu, ale kiedy coś nagrywałam, no to już myślę, że minęły tak naprawdę te 2 tygodnie. Także dzień dobry, jak wam ten grudzień leci. U mnie się ostatnio dużo działo, przez co właśnie nie było za bardzo czasu na vloga. W międzyczasie tam parę minut mi się uzbierało, ale jak zobaczyłam, że to jest taki naprawdę materiał absolutnie o niczym z kilku dni, to mówię, po prostu to wzięłam, skasowałam, także... dzień dobry, witam. Witam serdecznie w połowie u niektórych vlogmasa. Dajcie znać, jak to wam właśnie grudzień leci. Ja teraz wróciłam właśnie do domu i teraz jak jest taka pora, że wiem, że tylko czapka i szalik, to nie robię sobie w ogóle żadnego makijażu na twarzy, tylko właśnie mówię, brwi, pisak, tuż do rzęs i tyle, bo ostatnio co gdzieś tam jakieś kreski, cienie, to oczy i tak łzawią, że to nie ma sensu. Także aktualnie to jest mój make-up w tym golfie. Od kiedy go kupiłam, widzicie mnie chyba po raz, nie wiem, 30, ale po prostu na okrągło go noszę. No i ostatnio trochę się działo, bo byłam w Londynie, dziewczynami się widziałam, też sobie tak na spontanie do Stanford pojechałam, tak po prostu na kawę, że tak powiem, i połazić. I wszystko wam rzucałam gdzieś na Instagrama, także chodźcie na Instagrama, bo tam właśnie takie rzeczy się pojawiają. Jak gdzieś jadę, jak coś robię, jak coś chcę wam pokazać, coś mam do polecenia. I kupiłam właśnie, jak byłam w Londynie, szalik. To jest mój trzeci szalik z akne. To jest ten szalik, o którym wam mówię przy okazji analizy garderoby kapsułowej i inwestycji w dobry szal. Ja wam ten szalik podlinkuję, bo on się różni jakby trochę grubością. Czekajcie, może wam pokażę, bo tamten szary też nosiłam niedawno. O, pokażę wam, czy one się różnią. I ten kupiłam z takim zamiarem, żeby to był taki szalik i dla mnie, i dla Andrzeja. Więc ten pierwszy, który kupiłam, on troszkę jest inaczej wykończony. Nawet nie wiem, czy one są w takim samym rozmiarze. Wydaje mi się, że ten szary jest większy, ale to zaraz sobie sprawdzimy. O tak, na pewno ten szary jest szerszy. Jest szerszy. Na długość powiedziałabym, że jest taki sam. Bo ten jest po prostu taki szal gigant, taki wręcz szalikokoc. A ten, ale tak jak mówię, podlinkuję wam się na dole, i on jest jakby troszkę cieńszy, ale dalej to też jest 100% wełna. I wziąłam czarny, bo właśnie nieraz jak idę cała w takie właśnie ciemne kolory, a miałam sobie jasne szaliki, to gdzieś mi się to gryzło, więc mówię, wezmę ten, bo on nawet właśnie fajnie wygląda jako taki dodatkowy jakby taki szaliko-komin, który też można tak sobie założyć, że może się to też fajnie obwinąć. Zresztą na TikToku jest tyle tych fajnych sposobów na wiązanie szalika, no bo nieraz jest zimno, a musimy się gdzieś tak przykryć, to z tego też może taki fajny a la komin zrobić. I to, jak jest ciepło w tym szaliku, to jest po prostu obłęd, ogólnie wełniane szaliki. Też jak coś tam wspominałam o właśnie tym, że w second handach można bardzo fajne rzeczy znaleźć, czy to czapki, czy szaliki, czy ogólnie jakieś wełniane swetry, to był komentarz, że nie zawsze to można jakby złapać, będąc w second handzie. No oczywiście, na tym polega właśnie ta zabawa w second handy, że nigdy nie wiadomo, na co się trafi, ale jak się szuka, to w końcu coś wpadnie. Też ostatnio wrzucałam wam na Instagrama, że jedna z was mi wysłała zdjęcie, chyba szary szalik z akne za 25 funtów kupiła w second handzie. Więc jak ktoś chce, myślę, to może fajne rzeczy znaleźć. Też wam pokażę zresztą, co ostatnio Andrzejowi kupiłam w second handzie, jakie po prostu dwa wypasione płaszcze. Także ten szal jest mega. Ta czapka to jest z Marka Spencer, rok temu kupiona, w kolorze Percy Peak. No a ten płaszcz to myślę, że pamiętacie, to też jest płaszcz second handu z tego mojego ulubionego Sue Rider Vintage w Peterborough, to jest na Bridge Street. I to jest ten płaszcz, gdzie mamy... Tutaj była jeszcze wcześniej... O, tu jest jeszcze metka. Już wam powiem, 75 kaszmir i 13 wool,
Także cztery dychy ten płaszcz. Jest mi w nim tak ciepło. Ja nigdy nie lubiłam zimy, nie lubiłam tej pory roku, bo właśnie było mi zimno, nieważne jak byłam ubrana, ale kiedy przeszłam już na tą właśnie lepszą stronę, jak chodzi o materiały, to naprawdę widzę różnicę. No i czasem coś kupię w Acne czy w Kosie, ale też mi się często uda właśnie kupić coś fajnego w second handzie. Zresztą wykupiłam ostatnio bardzo fajny właśnie 100% taka cienka właśnie wełna, ten sweterek właśnie też w Stanfordach byłam, także myślałam, że sobie coś kupię, no ale jemu złapałam, więc już was może wezmę do kuchni, rozpakujemy zakupy, bo tam parę rzeczy właśnie muszę rozpakować. Muszę sprawdzić jeszcze, czy mam jajka, bo byłam właśnie po pracy w mieście, kupiłam kilka rzeczy, poszłam bez listy, bo wydawało mi się, że wiem, że wszystko mam. Okazało się, że nie mam i jeszcze specjalnie tutaj usiadłam, musiałam drylować po sam czosnek z tą taśką, no ale dobra. Widzicie, to człowiek nie pogadał, flow wróciło, także... Dobra, chodźmy dalej. Trzy rzeczy chcę wam pokazać, które właśnie ostatnio dla Andrzeja kupiliśmy. Buty. Mark & Spencer, mega podobne do tych, które ja mam, czyli wiązane, a tutaj z boku takie właśnie na zamek. Ocieplane dodatkowo i one były chyba za 59 funtów. Do tego z taką podeszwą, która się nie ślizga i tak bardzo klasycznie, fajnie, elegancko myślę, że to buty wyglądają w takim kasztanowym, ciemnym kolorze. Także super, bo myślałam pierwszy, żeby wziąć mu czarne, ale nie wiem, czy nie było rozmiaru, czy co, ale mówię, dobra, bierz co jest, bo były te buty mega przebrane, także jak szukacie, że dla waszych, może nie wiem, synów, mężów, partnerów właśnie butów, to ja z tych moich, które są mega podobne, to właśnie czarne, z marka, jestem na maksa zadowolona, po prostu świetne buty, szybko się zakładają, mega wygodne, ciepłe, nie ślizgają się i naprawdę pasują do, i do sukienek nosiłam, do rajstop i do, w oddech Ania, i do to mam sobie, i do jeansów, tak? Ale właśnie ostatnio mówię do niego, bo zawsze się go tam, potrzebujesz coś, zawsze jest, nie, nic nie potrzebuję, wszystko mam. Przychodzi taka pora, że nie, gdzieś idziemy, trzeba się gruby ubrać, okazuje się, że on nie ma, tak? Więc mówię do niego, dobra, mówię, jedziemy do second handu. No i mówię do niego, tak, słuchaj, potrzebujesz porządny płaszcz. Widziałam tego typu płaszcze właśnie w tym second handzie, gdzie lubię tam chodzić. Mówię, pojedźmy, bo kupimy za ułamek ceny porządny płaszcz, wart naprawdę grube hajsy. I kupiliśmy dwa, bo były. Ja mówię, dobra, bierz, bo się przydadzą. Więc tam właśnie na męskim dziale udało nam się złapać po pierwsze, czekajcie, jaki on jest? Czy on jest... On jest, powiedziałabym, taki ciemno-szary, to nie jest czarny, to jest taki bardzo ciemny, szary odcień płaszcza, który jest długi, przepięknie, ja wiecie co, ja go w któryś dzień ubiorę i ja bym w jakimś vlogu pokażę, bo akurat jest po barberze, ładnie wygląda, ładnie jest ogarnięty, więc można, śmieję się, ale pokażę wam, jak ten płaszcz się naprawdę świetnie na sobie cukła, ale tutaj ma jakieś takie gdzieś nitki do, jakby wiecie, do ogarnięcia, właśnie tak myślę, czy to do krawcowej tego nie zawieść, czy samemu spróbować to zrobić i to jest płaszcz, który jest dosyć ciężki i tutaj nie widziałam właśnie metki, zobaczyłam tylko właśnie tutaj tą markę Harrison, czekajcie, o, czy to będzie widać, no i właśnie zapytałam się tej dziewczyny w second handzie o tą markę i tak dalej, bo ona ma po prostu mega wiedzę na temat tych różnych vintage marek i powiedziała właśnie, że to jest marka, która szyje płaszcze dla takich pracowników, na przykład powiedzmy, nie wiem, kolei czy służb mundurowych, którzy pracują na przykład na zewnątrz i to są typu właśnie takie płaszcze, które się często zakłada na mundury czy właśnie na takie uniformy, dlatego mówi, on jest trochę cięższy, ale on też naprawdę są takie mega porządne i to właśnie, czy to ta marka, czy ta druga, którą zaraz wam pokażę, powiedziała, że to jest jedna z tych marek jakby zatwierdzonych przez królową, że jakby to też są takie firmy na przykład, które mają to jako taki stempel królowy, taki jakby approve, że Elżbieta na przykład też powiedzmy, że to też jest marka, która kiedyś też coś na przykład dla królowej szyła, czy dla jakiegoś członka z rodziny królewskiej, także w ogóle też się fajnie rzeczy tam dowiedziałam na temat właśnie tych marek, ale mega, mega porządny płaszcz i ten chyba kosztował chyba, nie wiem, też 40 funtów czy jakoś tak, także dosyć dużo, no ale nie kupię w tej cenie takiego płaszcza w sklepie i on naprawdę wygląda tak mega porządnie, mega elegancko i jest fajnie skrojony, bo jest taki dłuższy, bardzo ładnie właśnie się na serwetce układa i tutaj na ramionach jest jakby tak troszkę bardziej wyprofilowany. Tylko właśnie mówię do Andrzeja, że muszę kupić takie drewniane, grube wieszaki, takie jak są nawet do właśnie do marynarek czy do płaszczy, bo tutaj przy tych zwykłych nie wiem, czy nie będą się za bardzo by odgniatać, bo jest dosyć taki ciężki, więc
muszę się za takimi porządnymi wieszakami rozejrzeć, bo mam właśnie albo te takie powlekane takim miskiem z Primarka, albo takie zwykłe plastikowe, ale właśnie do takich płaszczy, takich cięższych rzeczy myślę, że przydałoby się coś takiego bardziej solidnego. I tu drugi płaszcz, przepiękny tweed właśnie tutaj mamy. I tutaj chodzi o markę, nie, to jest chyba ta marka. Obydwie są w każdym razie brytyjskie i jak chyba widziałam z tej marki, oni nie mają chyba za dużo tych rzeczy tak, z tej takiej kolekcji ready to go, gotowych do założenia, tylko tam właśnie dużo jest takich, że krawiec wam szyje. Ta marka, czy to ta, kurde, nie pamiętam, ale to też są jakieś, że marynarka od 1200, płaszcz od 2,5 i tak dalej, także ten chyba też koło 30 albo 40 funtów. No trochę zapłaciliśmy za tego płaszcze, no, ale myślę, że naprawdę warto. Także tu jest taki płaszcz już troszkę krótszy. Andrzej sobie, tu nie podszyję, będzie mi zimno. Mówię, słuchaj, masz szaliczek, założysz szaliczek. Nie było takich płaszczy zasuwanych tak do góry. Także no myślę, że to też naprawdę bardzo dobry zakup udało nam się poczynić, bo też naprawdę wygląda świetnie. I tutaj chodzi o skład. Czekajcie, to tutaj nadrzucam to na Instagrama. 78% wool, 12% kaszmir. No i co? Mierzyłam, na mnie źle wyglądają, za małe. Andrzej jest ode mnie mniejszy i węższy, także udało mi się też coś dla niego kupić, dlatego że jestem mega zadowolona, bo no mówię, musiałabym wydać kilkaset funtów w sklepie, gdybym chciała kupić właśnie takie składy, a już w tych oryginalnych sklepach to już byłoby nawet, patrząc na tą markę, nawet tysiące, także nie ma to jak dobry łup second handu, nie? Rozpakowuję teraz zakupy i chciałabym pokazać, dwie rzeczy, które ostatnio właśnie w Marks & Spencer znowu wpadły mi w oko, bo wszystko co jest z Persim to kupuję namiętnie i tak dalej i nawet dzisiaj spotkałam się swoją klientkę i mówiła, że jak wchodzi do Marka i widzi coś z Persim to od razu mi myśli, ale chleby. Ten chleb absolutnie mój ulubiony, jak taki prawdziwy polski chleb, a jeśli uda się go kupić rano, gdzie jest taki świeży i pachnący i zjeść tak wiecie z taką warstwą masełka góry i troszkę soli, to jest po prostu petarda, ale Andrzej piecze chleby, ale ja co jakiś czas kupuję jeszcze właśnie te w marku, tak wiecie, tak się rozpieszczam i tutaj nad gramaturę, ile to jest tej gramatury? Czekajcie, gdzieś to powinno być chyba napisane, zresztą z boku waga, to zaraz go zważę i powiem wam, ile tego chleba tutaj mamy. Mamy tutaj 886 gramów, więc podejrzewam, że tak do, no nie cały kilogram, ale naprawdę chleb jest przepyszny i ja ostatnio po prostu namiętnie, już chyba trzeci tydzień z rzędu, na śniadanie jem właśnie te moje a la bruschetty, czyli po prostu moje absolutnie te picolino, ulubione pomidory sobie z czosnkiem mieszam i też czasem z bazylią, ale nie kupowałam bazylii, bo tak naprawdę mówię, nie potrzebuję dwóch listków, więc dam sobie trochę suszonej bazylii, czosnek i bardzo lubię właśnie wymieszać trochę z balsamico, skończył mi się, więc też kupiłam taki zwykły, ale też lubię ten taki glaze z Marka, także sobie zaraz to zrobię, bo mam okres po prostu brzuch jak bambaryła i czuję się po prostu jak chodząca kula i rano w ogóle nie byłam głodna, tylko wypiłam kawę. No dobra, jadąc do domu w autobusie zażarłam paczkę Persim, z tych żelek Persim, także no dobra, niech będzie, że nic nie jadłam, bo żelki wsunęłam, ale właśnie to będzie moje takie powiedzmy drugie śniadanie, tak? Także zaraz sobie ze trzy takie kromki ukroję i zjem ten chleb. Oczywiście, słuchajcie, to jest skórka, jest świetny. Na drugi dzień na przykład, bo ten chleb u nas bardzo szybko idzie, bo tutaj coś do śniadania, coś do kolacji, a też mam jakąś resztę zupy jarzynowej, więc po prostu resztkę, jak tu mówię, że zawsze pomuśkaj sobie resztę chleba w zupie, ale widziałam też ostatnio na tym, na TikToku oczywiście, no bo gdzie ja coś mogłam widzieć, jabłka. I te jabłka, jak się przekroi, to one są w środku właśnie takie różowo-pomarańczowe i smakują
tak właśnie powiedziałabym, jak taka słodsza wersja Pink Lady, czyli zadania są takie jakby chrupiące i takie lekko gdzieś tam kwaskowe, ale słodsze niż Pink Lady, więc bardzo teraz te jabłka chętnie kupuję, chętnie je jemy. A kupiłam też pierwsze w tym sezonie mandarynki. Zróbmy test, czy słodkie, czy nie słodkie. Te są niby bez pestek. Także zobaczymy. Easy to peel. I tak w oko teraz takie... Czekajcie, zobaczmy. Easy to peel. Ja myślę, o, ale pachnie. O! Sztos. Jest taka świeczka z Janki. Pomarańcze nadziewane goździkami. Przez lata na okres właśnie jesienno-zimowy tą świeczkę kupowałam. I właśnie tak myślę, czy by nie podejść jutro do Janki i jej nie kupić. Albo sprawdzę online, czy nie ma jakichś fajnych promocji, bo też często na tym... na Just My Look są te świeczki w fajnej cenie, no i nie trzeba nosić. Z tym, że teraz tyle poczta, chociaż nie, teraz poczta tak strajkuje, że chyba szybciej będzie faktycznie wejść do sklepu. Że zobaczymy, pierwsza dziewicza mandarynka w tym sezonie. Ale zimne. Ale słodkie i bez pestek. Także nice. Kupiłam dwie paczki. Dobra, rozpakowuję to. Biorę się za szykowanie właśnie jedzenia. Obiad się trochę szykowała, robiła schabowe z ziemniakami i z mizerią. Kupiłam też buraczki w Tesco. Także będzie na dzisiaj, na jutro. Aha. To miałam sprawdzić. Czy ja mam jajka? Są. O! O, tu jest pół paczki, tu już cała pod spodem. Świetnie, bo wydawało mi się, że nie ma. A na razie mam taką misję właśnie czyszczenia zamrażalnika. Mam pełno jakichś pootwieranych rzeczy. Jakieś mięso pomrożone, które w ogóle zapomniałam, mówię do Andrzeja, nie. Pierw wyczyśćmy to, co jest. I dokupmy tylko tak na świeżo właśnie bieżąco jakieś owoce czy chleb. Ale trzeba ten zamrażalnik wyczyścić, bo chciałabym go ogólnie rozmrozić. Oglądałam ostatnio kilka fajnych rzeczy na Netflixie, ale nie zrobiłam sobie screenshotów i mówię, jak mam teraz wam polecać seriale, jak nie pamiętam do końca tytułów, ale tak zaczęłam właśnie szukać na tej zakładce Oglądaj Dalej i serial, który się nazywa Facet na Święta, drugi sezon jest właśnie teraz. I bardzo mi się podoba, bo ten aktor właśnie, jeden z tych aktorów grał też w takim serialu Ruchome Piaski, który mi się niesamowicie podobał. O takiej nastoletniej miłości, ale coś było w tym aktorze takiego, jakoś nie wiem, w ogóle by nie typ urody, który mi się podobał, ani nic, ale czasem ktoś ma coś takiego właśnie w twarzy, w wyrazie twarzy, w oczach, w mimice, w tym jak patrzy, że aż jest taki przeszywający. I on na przykład... mega mi się podoba właśnie w tym serialu Ruchome Piaski, czują, że mamy coś między zębami, a on właśnie też gra w tym serialu właśnie Facet na Święta i mega mi się ten serial podoba, także wam mega polecam, a ostatnio też oglądałam, tylko nie mogę teraz właśnie tego serialu znaleźć, mega, mega podobny, tylko ten jest właśnie skandynawski, a też drugi co oglądałam to był kręcony w Łódki. Miasto, które za, mówi się, za kilkadziesiąt lat zniknie pod wodą, to Wenecja. Także w Wenecji to mi się mega podobało. I tak patrzę, co tutaj jeszcze mam takiego, co bym wam może mogła polecić. Oglądałam też ten film taki świąteczny z Lindsay Lohan. Tak się nazywa ta aktorka? Chyba tak. I też tak, taki spoko, że wiecie, jednym okiem oglądam, drugim okiem pracuję. Tutaj widzę, że mam do skończenia jeszcze serial Detox, a zaczęłam oglądać ostatni raz, jak gdzieś leciałam do samolotu, go ściągałam i nie skończyłam oglądać. I tutaj jeszcze tak patrzę, co ja tu mam takiego. A, jeśli chodzi o nowości, to też obejrzałam pierwsze trzy odcinki Harry i Meghan. Tutaj chodzi o rodzinę królewską, to bardzo taki kontrowersyjny temat, ale właśnie to ostatnio też oglądałam. I... oglądałam też, czekajcie, to powinno być filmy top 10, popularne teraz, albo w tych to będzie może. No bo oczywiście na Netflixie widziałam. Czekam na Emily w Paryżu, bo 21 będzie trzeci sezon i kupiłam też bilety na Avatara, bo chyba 16 jest Avatar. Druga część i mój Andrzej bardzo lubi i jak kupiłam te bilety, zorientowałam się, że ten film trwa
3 godziny 12 to mówię uuuu. Dla mnie godzina 30 to jest idealna długość filmu, no ale mam nadzieję, że te efekty specjalne no zrobią swoje. Także kupiłam też te bilety. Obserwator na Netflixie, też oglądałam ten serial. Też całkiem spoko. Pracujące mamy, z tego co wiem, co mi tam Ola właśnie wysłała, to w styczniu chyba będzie już ostatni sezon, taki ten finałowy. Czekajcie, szwedzkie dramaty, gry mobilne, aha, filmy, może nie, proszę sobie na filmy kliknij. Chciałam mieć blondynka, no ale już taka dosyć ciemna. Dobra, znalazłam, jest na numerze 5 ten właśnie film, o którym mówię, że oglądałam ostatnio. Taki trochę erotyk. I tutaj tak w pierwszej chwili mówię, czy to gra aktorka, która grała w tym, nie w Gambit Królowej, nie w Opowieść Podręcznej. To jest aktorka, która grała w chyba The Crown Diany w jakichś częściach, czy w jakimś filmie, czy serialu. No gdzieś grała Dianę, ta aktorka. I powiem wam, że właśnie tam widziałam tam na tym, nie na Netflixie, tylko na TikToku takie sceny, że taki dosyć spicy i tak dalej. I tak mówię, a tam włączę, zobaczę. No i powiem wam, że no znowu taki właśnie miłosny film, właśnie taki romantyczny, ale też właśnie taki dosyć mocno erotyk. I tak momentami jak gdzieś te sceny właśnie ich spotkań i schazek były właśnie z tym leśniczym, gajowym, ogrodnik to nie był, to aż momentami odkładałam telefon i tak jednym okiem patrzyłam, mówię, działo się, ale to też się dobrze kończy, tyle powiem. I też właśnie mamy ten Disney. Nie, tutaj nie sprawdzę tego, bo to jest na tym, na telewizorze Disney Plus i oglądaliśmy, nie, czekajcie, Disney Plus i tam jest Star Plus, taka jakby zakładka, i tam oglądaliśmy serial o, sprawdzę gdzieś tu, zaraz wam tutaj z boku napiszę. Mam takie déjà vu jak z czasów lockdownu, że siedziałam też tutaj, coś robiłam i siedziałam w tej bluzie, jakoś tak mi się, nie wiem dlaczego tak mi się przypomniało, ale oglądaliśmy właśnie też serial, który jest oparty na faktach i ogólnie o przemyśle medycznym, o świetnej wizji, ale nieudanym projekcie, gdzie masa pieniędzy była właśnie stracona i dużo czasu ludzi było zmarnowane, plus właśnie później ostatecznie wyniki badań, które były wysyłane ludziom, no w ogóle nie powinny być wysyłane, bo projekt jakby był nie do końca. I powiem wam, że tak właśnie rozmawiałam z Andrzejem na ten temat i mówię, że tak naprawdę wiadomo co, pieniądz rządzi światem. I wiele sytuacji jest takich, że nie liczy się człowiek, nie liczy się historia, nie liczy się jednostka, a liczy się hajs, korporacja i tak dalej. I właśnie tak mówię do niego, że myślę, że gdyby światem trochę inne wartości rządziły, to by się wielu ludziom o wiele lepiej żyło, bo zawsze to mówię, że na wiele chorób myślę, że leki mogłyby być już dawno jakby wprowadzone, czy jakieś terapie i tak dalej, i że skoro można ludzi w kosmos wysyłać i można robić, nie wiem, przeszczepy serca, kończyn, twarzy i tak dalej, i naprawdę medycyna idzie tak niesamowicie do przodu, jaki jest postęp i tak dalej, a dalej jakby pewne takie medyczne rzeczy, no myślę, że bardziej chodzi o to, że nie zawsze się opłaca ludzi też leczyć, że bardziej jakby wyleczać, o, bo leczyć może tak, no bo to leki, cała właśnie ta farmacja, cała ta, wiecie, otoczka, wszystko co dookoła, niż faktycznie prostsze, szybsze, łatwiejsze rozwiązania. Nie wiem, nie jestem ani lekarzem, ani naukowcem, ale tak na takie moje rozumowanie, myślenie. Ciąg dalszy moich takich recenzji i podsumowań rzeczy, które gdzieś tam właśnie mam z Louisa. I tutaj mam taką
Mówię, na to portfonetka na klucze i powiem wam, że to naprawdę mi się świetnie sprawdza. Podejrzewam, że, bo ostatnio jak sprawdzałam ceny, to byłam mega w szoku, jeśli chodzi o Neverfulla, bo różnica w cenie to było chyba 500 funtów, to co ja, cena za jaką ja kupiłam, a po jakiej cenie teraz ta torebka jest na stronie, także to jest mała, ale naprawdę świetna rzecz, którą używam na co dzień, bo to może być używane jako taki portfelik, ale ja właśnie trzymam w tym klucze, więc ja tutaj powiem wam, ile mam tutaj kluczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem kluczy i z tego dwa tak naprawdę długie, bo to mam i do pracy klucze i do domu, więc naprawdę ten portfelik jest mega pojemny, ale ja znam też osoby, które jakby klucze noszą na zewnątrz, a tutaj w środku właśnie trzymają karty, pieniądze czy monety, bo tutaj w środku nie ma żadnej przegrody, nic się z tym nie dzieje, naprawdę jest mega pojemny, jakoś szczególnie, że powiem, o niego nie dbam, po prostu go używam i naprawdę na co dzień po prostu rewelacyjnie mi się sprawdza. Andrzejowi też w roku kupiłam taki na prezent właśnie w tą, czekajcie, są te klucze w domu? Nie, Maja, one są przy aucie, właśnie w taką szachownicę, tą taką szaro-czarną, także taka bardziej powiedzmy męska, ciemniejsza wersja też jest wersja tej szachownicy klasycznej i to właśnie teraz będzie chyba 2 lata, temu jak kupiłam właśnie Adze na urodziny i też wiem, że korzysta, że lubi, że jest zadowolona, także to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, więc na przykład jeśli, nie wiem, powiedzmy macie kogoś, kto lubi właśnie takie rzeczy i na przykład, nie wiem, składacie się na prezent na urodziny, to myślę, że warto się złożyć na przykład na taką pierdołę, taką małą rzecz, ale to będzie coś do używania na co dzień i po prostu no nie do zdarcia. Świetny jest ten portfelik, bardzo go lubię, mega wam polecam. Też czasem można na przykład na tym sklepie typu Bagista kupić, czy na Luxury Promise, na Westie Collective, tak ten sklep się nazywa. No są miejsca, gdzie też można te rzeczy kupić, wiecie, albo z drugiej ręki, albo takie bardziej vintage. Także tak na koniec tego vloga pomyślałam, że wam jeszcze powiem o tym portfeliku, bo właśnie na niego patrzyłam, bo miałam go przy... miałam klucz właśnie w drzwiach wsadzony, także jeśli ktoś się zastanawia, to ja serdecznie polecam, podlinkuję też, mogę wpisać na dole i też wam napiszę, w jakiej cenie go kupiłam, a po ile jest teraz. Także z mojej strony to wszystko. Widzimy się z niego w kolejnym filmiku, także do zobaczenia, buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.